Za nieco ponad 2 tygodnie zapłoną serca wszystkich, którzy chcą pomagać. Sosnowiec został gospodarzem wojewódzkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i prawdopodobnie będzie to największa impreza w regionie. W tym roku w zupełnie nowym miejscu, bo po raz pierwszy w Parku Sieleckim. 29 stycznia tylko na ulicę Sosnowca wyjdzie blisko 800 wolontariuszy z łącznie 6 sztabów, a każdy z nich przygotował na ten dzień sporo atrakcji. Jeżeli chodzi o salę, prawda, w Zagórzu Mosiru, to w tym momencie mamy przede wszystkim pierwszą pomoc, bo to tak jakby temat wiodący. Będzie na pewno bieg z cukrzycą, który jest w Parku Sieleckim w tym roku też inaczej trochę niż w poprzednich latach. Będą występy. Będzie na przykład wyścig robotów z puszkami, można go będzie zobaczyć i każdy będzie mógł przyłożyć się do budowy olbrzymiego serca 3-metrowego. Odbędzie się także kurs pierwszej pomocy psom i to, czego podczas finału WOŚP nie może zabraknąć – koncerty. Gwiazdą tegorocznego wojewódzkiego finału będzie Roxy Węgiel, ale na scenie zobaczymy również grupę Universe i Holy Blue. Jednak Sosnowiec słynie nie tylko z dobrych imprez, ale też oryginalnych aukcji. Wszyscy pamiętają przecież marynarkę prezydenta. Wiele niespodzianek przed nami, a nie chciałbym ich zdradzać, bo pracujemy nad tym, żeby to naprawdę było coś takiego, co przyniesie również finansowe wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a z tych tradycyjnych rzeczy zapewne stawiki, znów nazwa do wylicytowania na kolejne 12 miesięcy, pewnie jakieś rondo, ale jeszcze wiele takich rzeczy, które myślę zaskoczy. Nie zaskakuje jednak duża liczba chętnych, którzy chcą grać razem z WOŚP. Z biegiem lat ciągle ich przybywa. Owocną współpracę Zagłębia i Śląska z najgłośniejszą orkiestrą w Polsce od dawna docenia sam dyrygent, który podkreśla, jak kluczowa jest atmosfera i zgrany zespół. To wszystko później idzie do wspólnego kotła i później jest super, jest to dzielone. Też się z tego cieszymy, że nikt nie ma takiego poczucia, my zbieramy, to chcemy mieć najwięcej, bo tutaj już dużo zbieramy. Właśnie mówimy o tym, że na ponad 4 600 000 jest sprzętu tutaj w samym Sosnowcu. I to jest na koniec najpiękniejsza rzecz, że jak mówimy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to mówimy o czymś, co jest namacalne, dotykalne. 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy swoją wyjątkowość zawdzięcza również faktowi, że do współorganizacji wojewódzkich akcji po kilku latach wraca Śląski Urząd Marszałkowski. Jego przedstawiciele na ten cel również przygotowali specjalne aukcje. W jednej z nich będzie możliwość wylicytowania wyjątkowej piłki doręcznej, która jest podpisana przez ambasadorów światowych, teraz mistrzostw piłce ręcznej mężczyzn, przez panią Iwonę Niedźwiedź, przez pana Szmala, byłych reprezentantów naszych polskich, którzy są mistrzami. I mam takie marzenie, żeby była najdroższym gadżetem wylicytowanym w ramach orkiestry. Do wspólnego grania w wojewódzkim 31. finale WOŚP Sosnowiec zaprasza od godziny 15 w niedzielę 29 stycznia do Parku Sieleckiego. Będzie również tradycyjne światełko do nieba, jednak mając na uwadze dobro czworonogów, będzie ono bezhukowe.